nie będę opowiadać bajek, których nauczyłam się na pamięć. Też będę opowiadać w zależności od tego, jak wy będziecie reagować. Jesteśmy dzisiaj w Serocku, wspólnie z Krzysztofem Guzewiczem zapraszamy na karnawał opowieści. Spotkanie z bajkami tradycyjnymi z różnych kultur świata, z Afryki, ze Skandynawii, z Bliskiego Wschodu, także z Polski. Przewędrujemy w korowodzie karnawałowym razem z księżniczkami, ze zwierzętami, z rycerzami i będziemy się dobrze bawić. Król i królowa mają wielkie zmartwienie, bo ich córeczka nie potrafi się śmiać. Nigdy. Od dnia narodzin aż do 15 roku życia nie uśmiechnęła się ani razu. Jej usta wciąż pozostają w takiej pozycji. Opowieści z walizki. To jest taka grupa artystyczna, opowiadacza, założona przez Joannę Sarnecką już 10 lat temu. I właśnie jeździmy po Polsce i opowiadamy bajki. Tak jak kiedyś opowiadało się przy domowym ognisku w kuchni, tak jak kiedyś my wdrapywaliśmy się na kolana babci, dziadków, rodziców, tak my dzisiaj podtrzymujemy tą tradycję i opowiadamy, ale też uczymy opowiadać, bo to jest taka wspólnotowa sztuka, która gdzieś łączy nas i myślę, że będzie do końca świata. Jak to królewna zobaczyła, to się uśmiechnęła. A potem poczuła, że tutaj ma jakieś takie motylki i one tak zaczynają jej tutaj fruwać, aż w końcu wyleciały jej. Pewnie z tym śmiechem ze zmysłem. A potem królewicz wysiadł z karocy, już nic nie musiał robić. Tylko sobie mruknął. No przecież mówiłem, że to nic trudnego. Moim opowieściom będzie towarzyszyć muzyka, muzyka grana na żywo, muzyka improwizowana w wykonaniu Krzysztofa Guzewicza. Krzysiu zagra na wielu egzotycznych instrumentach, na hangu, drumli, bębenku obręczowym. Usłyszycie także okarynę i na przykład bębenek burzowy. Jak wam się podobało? Fajnie. Fajnie. Tak, bardzo miło spędzone przedpołudnie. Bajka opowiadana, bez oglądania. Dzieci słuchały z zaciekawieniem, tak? Która bajka wam się najbardziej podobała? O królewnie czy o hienie? Może o hienie, ta ze zwierzątkami, co? O królewnie. O królewnie, no pewnie. Także nam się bardzo podobało i uważam, że to było... bardzo miło spędzone przedpołudnie z dzieciakami, też z innymi dzieciakami tu z okolicy i chętnie powtórzymy taki wypad.